Piotr Gajek, witam w pierwszej odsłonie audycji Film o Żarcie. To powrót po kilku latach od audycji radiowej do tych spotkań online'owych, w których cyklicznie będziemy mieli okazję porozmawiać o filmach. I dzisiaj takie pierwsze spotkanie z dziesiątą muzą, na które Was bardzo serdecznie zapraszam. Jednocześnie mam nadzieję, że ta forma naszych spotkań przypadnie Wam do gustu. Dziś pierwszy z filmów, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Martin Eden. Produkcja oparta na prozie Jacka Londona wypada naprawdę dobrze i miejmy nadzieję nie przejdzie niezauważona. Reżyser Pietro Marcello portretuje wywodzącego się z klasy robotniczej głównego bohatera w świecie sprzeczności wynikających nie tylko z problemów miłosnych podszytych obsesją i walką klas. To uniwersalizm historii bez względu na czas i miejsce. Reżyser akcję przenosi do malowniczego Neapolu. Burza wydarzeń, które przyjdzie Wam obserwować, koncentruje się na jednostce, na tytułowej postaci. Martin Eden, grany przez Luca Marinelliego, z precyzją odbija to, co możemy znaleźć w mijającym czasie i postrzeganiu otoczenia. Od niewinności i naiwności młodych przez rozczarowanie, cynizm i wynaturzenie niektórych zachowań. Martin Eden to powieść, która już trafiała na warsztat twórców filmowych. Jednak odświeżona wersja wydaje się precyzyjnie przygotowana na czasy współczesne poprzez podejmowany temat. Dbałość o detale, no i fascynujące wielopłaszczyznowe aktorstwo porywa i intryguje. Tutti questi mesi ho riflettuto molto su me stesso e ho sentito come uno spirito creatore che mi divampava dentro, che mi incitava a fare di me uno degli orecchi attraverso cui il mondo sente, uno degli occhi attraverso cui il mondo vede. Insomma, voglio fare lo scrittore. Quanti ne vedi morire di fame, finire in galera perché sono dei poveretti, schiavi, ignoranti e stupidi. Lotta per loro, Martin. Quello che scrivi non si venderà mai. E noi non ci sposeremo mai e non saremo mai una famiglia. E io mi dovrei vergognare di raccontare tutto questo. Eh? Lo scrittore Martin Eden non esiste. È un frutto delle vostre menti. Quello che avete davanti è un malandrino, un marinaio. Io non sono un mito. È inutile che ci provate. A me non mi fregate. A me non mi fregherete mai! Do zobaczenia w kinie.